Cześć. Dzisiaj troszeczkę inaczej, nie będzie to sesja, a od drugiej strony powiedzmy sobie szczerze. Otóż kilka osób napisało do mnie, że ma, nazwijmy to, problem z Dark Heresy. Otóż nie do końca, czytając podręcznik, nie znając całego uniwersum, a może inaczej, znając go, ale od strony czy to bitewniaków, czy właśnie gier komputerowych, nie wiedzą, jak zabrać się do inkwizycji i jaka ona właściwie jest. I powstało tutaj pytanie, no książek jest trochę, ale od której zacząć? No i tutaj przynajmniej dla mnie odpowiedź jest oczywista. Najlepiej od właśnie trylogii poświęconej inkwizycji, czyli właśnie trylogii Anzeichorna. No i tak, oczywiście tutaj od razu uprzedzam, że będzie spoiler całej treści, fabuły, ale wydaje mi się, że nie na tyle duży, żeby nie zniechęcić was do przeczytania, bo wydaje mi się, że książki, a są trzy, są naprawdę warte przeczytania, szczególnie jeżeli zabieramy się właśnie do Dark Heresy. Tutaj, jeżeli chodzi o herezję Horusa, no moim zdaniem pozycja równie ważna, jednak powinniśmy właśnie zacząć od tutaj pierwszego tomu trylogii, czyli Xenos. Już wam tłumaczę. Otóż sama ta trylogia jest właśnie o tutaj nazwijmy to inkwizytorze właśnie, Anzeichornie. I należy on do pewnego odłamu Ordo Xenos, czyli odnogi inkwizycji zajmującej się zagrożeniem ze strony obcych ras. I powiem wam tak, o tyle fajne jest to, że jest naprawdę masa postaci i pierwszoplanowych, no może jedna, ale drugoplanowych jest kilka naprawdę takich ciekawych archetypów, które możemy wykorzystać poprzez naszym RPG-u. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że sama książka ukazuje z fajnej perspektywy, szczególnie dla mistrza gry, moim zdaniem cały uniwersum, bo jest pisana, nazwijmy to, z perspektywy inkwizytora. Osoby posiadające oczywiście ogromną, nieograniczoną władzę, której każdy, nawet lord planet, po prostu no, trzęsą portami. I no tutaj powiem tak, żaden gubernator planety no, nie podskoczy inkwizytorowi. A może i podskoczy, ale na pewno nie temu. I powiem wam tak, co jest fajnego. W pierwszym tomie, Xenos, mam opisane, nazwijmy to, początkującego inkwizytora, który ma ściśle określone poglądy. I tutaj moim zdaniem pierwsza kluczowa rzecz. Mamy tutaj fajnie opisane różne stronnictwa, jakie występują w inkwizycji. I może to, oczywiście w podręczniku również one są opisane bardzo fajnie. Jednak wydaje mi się, że w książce są przedstawione tak od bardziej, od, nazwijmy to może brzydko, ludzkiej strony. Więcej jest napisane i są przykładowe, nazwijmy to, poglądy właśnie tutaj naszego inkwizytora. Inkwizytor jest w ściśle określonej tutaj grupie, nie będę wam aż tak mocno zdradzał. W każdym razie wraz z postępem fabuły nagle okazuje się, że jego przekonania nie do końca jemu samemu wydają się prawdziwe, może słuszne. I z tą notą właściwie ewolucję postępowania samego inkwizytora, a na koniec właściwie jego cały dotychczasowy świat się wali, bo otóż okazuje się, że rzeczy, o których nigdy by nie myślał, nie dość, że je zrobi, nie dość, że powinien to zrobić, no to właściwie okazuje się, że nie ma innego wyjścia. Co musi zrobić? Nie powiem, bo no kurczę, wtedy szkoda będzie czytać. No tak, trzy książki są naprawdę warte przeczytania, jeżeli będziecie prowadzili. Jeżeli będziecie grali, moim zdaniem również, bo znajdziecie tam masę wskazówek, jeżeli chodzi o planowanie postaci. Co prawda powiem wam tak, może fabuła przynajmniej w pierwszym tomie nie porywa. I tutaj was uprzedzam, gdyż sam przez tą całą trylogię musiałem przebrnąć właściwie dwa razy. Za pierwszym razem utknąłem w połowie pierwszego tomu. Powiem tak, no nie jest on zbytnio ciekawy. Tak
Przynajmniej dla mnie. Obiektywnie to nie będę próbował nic mówić, no bo obiektywny nie jestem. Po prostu pierwszy tom cholernie mi się nie podobał. Ze względu na to, że strasznie jak dla mnie oklepany motyw heretyka, który gdzieś tam ginie, nie ginie, właściwie nie wiadomo. Później się okazuje, że jest przeklęty. No i wpadają tej demony. Tom, powiem szczerze, byłem przekonany, no nie, pewnie będzie walka z demonem i tyle. Ale powiem tak, drugi, a w szczególności trzeci, pokazał, że ten pierwszy tom jest może nie tyle co płytki, a jednoliniowy, tylko z pozoru. Gdyż decyzje, które były podejmowane właśnie przez Eisenhorna, były podejmowane pod wpływem jego aktualnej wiedzy. I jak tak przejdziemy sobie do końca, bardzo fajnie właśnie widzimy ten element podejmowania decyzji również przez graczy, którzy na początku podejmują decyzje, które z punktu widzenia mistrza gry mogą wydawać się nielogiczne. Ale tylko dlatego zdają się nielogiczne, bo mistrz gry ma tą przewagę, że wie, co się wydarzy. I tutaj właśnie czytając tą książkę, miałem wrażenie, że czytam zapis sesji. I powiem wam, dużo jest elementów, które moim zdaniem wasza sesja wzbogaca, szczególnie opisy świata. Opisy światów, naprawdę fajnie jest pokazana ta inkwizycja, która ma wiele tych odłamów, nie jest jednorodnym ciałem. Sama w sobie też na dobrą sprawę zawsze inkwizytor, gdyby miał być szczery, nazwałby się inkwizytorem. To jest jedna rzecz. A druga, moim zdaniem fajna, co się pojawia w tych książkach. Oczywiście inkwizytorzy, kultyści, demony, heretycy, a nawet zahaczamy o obcasy. No bo w końcu, jak wspomniałem na początku, nasz inkwizytor jest właśnie tutaj z odłamu, należy właśnie do Ordoxenus, czyli tym działem, który zajmuje się właśnie zwalczaniem zagrożenia ze strony obcych ras. A jeżeli chodzi o właśnie tutaj uniwersum Warhammera i nasz sektor, w którym dzieje się domyślnie herezy, to też wątek moim zdaniem bardzo fajnie można wykorzystać, na przykład Eldarów, gdzie w podręczniku jest fajna zajawka o tym, wielki światostatek właśnie przemierza cały sektor. Właściwie my dlaczego? Fajnie jakby zalążek przygody, a może nawet i kampanii, wiem co, po co ten statek przeleciał. Nie jest to jakiś wielki statek, nie jest żołnierzami, to jest właśnie wspomniane w podręczniku, a być może jego cel podróży jest taki jak tutaj właśnie w owej trylogii. Na koniec, jeżeli chodzi o samego autora, moim zdaniem często pisze, nazwijmy to masowo, czy to do D&D, z tego co pamiętam, ale tak nie nazwałbym autora i języka, którego używa, jakimś finezyjnym czy wyśmienitym, ale powiem tak, w kategoriach rzemieślniczym naprawdę dobry rzemieślnik, jeżeli chodzi o książkę. Jednak wielkich tutaj polotów słownych też nie ma co się spodziewać. Ale tak jak mówię, może dlatego, że jest to jakby zapis sesji, którą być może się odbyła. I właśnie na takiej podstawie powstała ta książka. No powiem szczerze, aż tak się nie zagłębiałem, żeby powiedzieć, może wykluczyć to, że tak nie jest, ale moim zdaniem bardzo prawdopodobna. Naprawdę fajnie poprowadzona książka. Polecam szczególnie dla mistrzów gry, ale oczywiście i dla graczy. Jeżeli jakiekolwiek zainteresowanie, to w przyszłości postaram się nagrać coś odnośnie samej fabuły tych książek, nazwijmy to mini streszczenie, czy też po prostu opis taki jak ten właśnie kolejnych tomów. Ale to tak jak mówię, jak będzie zainteresowanie, to będzie, jak nie będzie, no to nie będę was na siłę wmuszał. Dzięki wam, do usłyszenia.